Hej, witajcie ponownie w Manor Lords. Powracamy do Grodziska i Błonia, które będziemy rozbudowywać. Mam nadzieję, że więcej czasu poświęcimy tym razem Grodziskowi. Będę musiał też tutaj zaopatrzyć się w owce w Błoniu, żeby nam ta kultywacja roli szła w miarę dobrze także. Tutaj oczywiście fuk zainwestujemy od razu. Zabezpieczymy tylko dochody tutaj i skupimy się na Grodzisku, któremu trzeba nie tylko przetrwanie zapewnić, ale przede wszystkim dogodne warunki bytowe. Zaraz się tym zajmiemy oczywiście. Jakby te owce teraz podzielić? Właśnie, dobre pytanie. Jak to zrobić, żeby część owiec tu trafiła? Oni są tam, co prawda. No chyba, że oni wszędzie będą się pojawiali. Może wystarczy jeden budynek do pasu owiec, ja nie wiem. Miejsce na pastwisku 5. Rozumiem, czyli każdy jeden ten zapewnia na 5 owiec miejsca. Tak to rozumiem przynajmniej. Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem. Okej. Okay. 3 rodziny tu pracują, dobra. Czyli kolejne 3, gdybym chciał, to musiałbym tutaj umieścić gdzieś, prawda? Skoro 3 wystarczają na, tutaj na to, aby tutaj się nie można ich przenieść niestety. Dobra. To spróbujmy wyburzyć te budynki, może za dużo ich jest. I zostawmy tu 2. Tak jest. Dobra, więcej owiec trzeba kupić oczywiście. Tego jestem świadom jakby. To możemy osiągnąć tylko budując... kupując je tu. Więcej owiec. A docelowane 30, po 10 na 1 nie się pasie. Nie, 24 muszą nam wystarczyć. A dajmy 30. Kto nam zabroni? Bogatemu. Część rzeczy pewnie mógłbym tu sprzedać i założę, że będę musiał to zrobić nawet. Od razu teraz nakręcić handel, żeby było z czego żyć. Czy mógłbym handlować stąd? Wełną na przykład mamy jej bardzo dużo. A będziemy mieli jeszcze więcej przecież. Powiedzmy, że wełną sobie 50 chciał zostawić. Po 2, tak? No to powiedzmy, że 50 tutaj zostawić. Czemu takie małe stawki są? A, to są podane w sprzedaży, okej. Okay. Piec chlebowy powstał w Grodzisku. A czy wywóz trwa? Bo tutaj też musi się zgromadzić gotówka. W ilości 30, żebym mógł mulika kupić. 25 chyba muł kosztuje, więc liczę na to bardzo, że się zaraz to uda zrobić. Bardzo na to liczę. Tam musimy właśnie sprowadzać muły. A propos mułów. Miałem więcej mułów sprowadzić do miasta. Bo zaraz przypisane zostaną niektóre. Jeszcze 8 days. Dobra, poczekajmy 8 days w takim razie. Myślę, że sobie poradzą tutaj. Raczej tak. Powinni. Tu są, tu są. Jeszcze przydział zwierząt. Właśnie, jak ja chcę orkę robić bez przydziału zwierząt tutaj. W ogóle nie wchodzi w rachubę. Czyli trzeba przypisać zwierzęta. Ile jest wolnych? 3 jeszcze wolne zostały. 2 zostały wolne. To pole było tu, prawda? Wpisane w plany. Było, dobra. 1. 2. 3. Czyli jeszcze ile zostało wolnych mułów? 3. Coś takiego. Przydział. 2. I kolejnego trzeba sprowadzić sobie w własnym zakresie. Dobra. Już to robię, jeżeli się da. 8 days. Dobra, musimy zaczekać. Tak, tylko gdzie ja je zamawiałem, żebym to ja pamiętał jeszcze. Oj. Żebym to ja jeszcze pamiętał. To były stajnie ulepszane. To pamiętam akurat. Dajmy na przyspieszonym. Mułów trochę będzie trzeba sprowadzić. Mam nadzieję, że pieniążków na to wystarczy. Dobra, czas kopalnie uruchomić. Niech to wydobywają, bo to mi miejsce zajmuje. A chcemy pola powiększyć docelowo później. A żeby to zrobić, będę musiał oczywiście się przedrzeć przez te miejsca, które wskazałem właśnie. Dobra, kolejnego muła za jeden day będzie można sprowadzić. Już, zakupmy go w takim razie. Mam nadzieję, że się uda ich więcej sprowadzić. 10, 2. 2 są pociągowe w takim razie. 8 rozdanych po polach, jak dobrze rozumiem. Tu jest przypisane. Tu też. I tu też, do orki. Dobra, świetnie. Niech działają zatem. Fajnie, jakby tu miały stały przydział. I były gdzieś niedaleko. Byłoby super. Obawiam się, że będą tak chodzić po całej wsi. Dobra, trudno. Niech chodzą, byleby robiły swoją robotę. To jest dla mnie istotne tylko w tej chwili. Zajrzymy do Grodziska, żeby nam nie umarli z głodu. Na razie na 3 miesiące mają zapasy. To mało, ale co zrobię?
Co mam zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobisz, jak mówił klasyk? Na nową trasę handlową mnie nie stać niestety. Drewno o połowę, po jeden mi się sprzedawali, też mi coś. Wymagany szlak, no. Duża transakcja, wiem o tym, że duża, ale nie stać mi na nią. Węgiel drzewny to byśmy mogli wypalać, właśnie, to by było coś. Tylko, że możemy go wypalać i nie korzystam z tego. Przecież ja mogę wtedy jedną całą tą skacować w ogóle. Tylko z czego się wypala węgiel drzewny, wtedy mi powiedzcie. I gdzie to było przede wszystkim? Jest. Mielarz. Dajmy go gdzieś z dala, żeby nie zaśmiecał. Co on przetwarza jedną sztukę na dwa kawałki węgla? No właśnie, jest to za wydajność, słuchajcie, niesamowita rzecz. Od razu go tu dostarczmy. Skoro przetwarza drewno, powiem, tu go dajmy smrodziucha, niech będzie z dala od miasta. To wtedy możemy w ogóle jedno drewno o połowę wywalić. Niech je przetwarza od razu na węgiel i tyle. Większa wydajność cieplna. I trzy rodziny. Mam nadzieję, że trzy się zwolnią. Nie mamy chyba dwóch, prawda? Trwaj, nie mamy. No to niech tu działa i przetwarza od razu. Jeden, ale potrzebuje więcej. No musisz tym prężniej handlować, że tak powiem. Deskami. Jeszcze drugich przypiśmy, niech chodzą. Może szybciej mi to pójdzie. Przecież pewności żadnej nie mam oczywiście. 26 na 33, jakby ich więcej się wprowadziło, byłoby fajnie. Na razie jeden niech pracuje, też będzie dobrze. Przehandlujcie to, no, bo nie będę w stanie kupić muła, bo z tego nie ma wymiany. Chyba, że dotarło tu ziarno, ale wątpię. Dotarło, dobra, czyli w jedną stronę to wystarczy, jak działa. No to super, jak nie potrzeba osiołka, to jesteśmy w domu. To ty to, panie, z tym ziarnem działaj. Zaraz ruszymy z jedzeniem, zatem. To nie potrzeba nam trzech rodzin. Tym. Absolutnie nie, zwłaszcza, że się wprowadziły nowe rodziny. No chyba, że chcemy jeden na jeden zamieniać, ale wątpię, żebyśmy tak chcieli. Niech on to zamienia wszystko jak leci tam. O, wypala to drewno. Jedno za drugim. Jeden do jednego nam wystarczy, niech będą. Nie przetwarzają. Wtedy piece chlebowe uruchommy. To jest cenniejsze, żeby wykarmić to towarzystwo. No, zostawmy po jednym. Na razie niech jeden to pracuje. Już chyba jedzenia im nie zabraknie, doskonale. Więc będziemy w stanie grodzisk jeszcze bardziej rozbudowywać. Różnorodność żywności też tu się powinno pojawić. Dobra, super. Znakomicie. Jeszcze jabłka nam zostają i inne rzeczy, ale to trzeba grodzisk rozbudować. Błonia, przepraszam. 7 domów drugiego poziomu i 1 trzeciego. Jestem w stanie to zrobić. Nawet mamy ludzi ku temu. I wełnę i przędza też już będziemy mieli chyba nawet. Lnu jeszcze nie przetwarzamy, co prawda, ale dojdziemy do tego. To pierwsze żniwa dopiero lnu. Tak naprawdę. Pierwsze, tak jest. Pierwsze żniwa lnu. Potrzebna tkalnia będzie, która to przetworzy. Nie tylko wełnę, ale i to. Zgadza się. I wtedy stragan możemy sobie postawić. Pierwszy. Super. Tutaj niech będzie warsztat tkacki. Przyspieszmy to. Barwniki z jagód. Czy mamy dość jagód, żeby to robić w ogóle? No jagód to mamy od groma, więc też możemy barwnikami się zająć pomalutku. Barwiarza byśmy dali tu gdzieś, co? Przy tym, przy rynku. Niech będzie. Fajnie będzie miasto wyglądać wtedy. W sumie to tutaj są jagody, więc tu go dajmy gdzieś. Tak, tutaj go dajmy już. Niech ma, nie po drodze nawet. Tutaj. Będzie od razu blisko tego punktu handlowego. Dobra, rozbudujmy to wszystko sobie. Świetnie. 44 domy na 45 zajętych. Musielibyśmy domów dobudować w takim razie, bo tu zaczyna ludzi brakować. Czemu nie? Czemu nie? Dwa od razu dobudujmy. I ludzi na pału, chciałem powiedzieć, opału starczy nam. Muszę więcej mułów, wołów sprowadzić, bo brakuje ich mocno. Ale pieniążki zaczynają nam padać, super, cieszę się bardzo. O, pierwsze zbiory jęczmienia, zobaczcie jak poszło. Pięknie tutaj, naprawdę. No i teraz piwo będziemy mogli wypalać, to już w ogóle będzie super, naprawdę, świetnie. To chciałem wiedzieć i widzieć, super. Do orki też poszły muły, fenomenalnie.
Musimy ich coraz więcej sprowadzać, zdecydowanie. Coraz więcej. Rodziny się wprowadzają. Świetnie. No słuchajcie, lepiej być nie może, naprawdę. Zaraz warsztat tkacki uruchomimy. I wtedy ubrania będziemy musieli produkować już na... tam na posesjach. Zaraz się tym zajmę oczywiście. I bogactwo regionu podniesiemy tym samym. Spokojnie, spokojnie. Owieczki są. Dobra, owce są, to jest dobrze. Jeszcze ich dokupić trzeba będzie, oczywiście. Farbiarski powstał, no i świetnie, niech część jagód przetwarza w takim razie. Jazda, przetwarzaj pomalutku tych barwników, bo też będą potrzebne. I to wszystko też na eksport pójdzie z czasem. Warto tkacki, doskonale. Nawet dwóch tu dajmy. Bo to wszystko na eksport pójdzie. A ty masz dwa rodzaje tkanin do przetworzenia, nie zapomnij. A to lena, to to będziesz trzepał. Dobra. Świetnie. Tego lnu co kot napłakał, ale zawsze coś. Dobra, niech pracują. Niech pracują, włóczki i wszystko zbierają. Niech się ładnie odkłada. Magazyn się napełnia, właściwie zapełnia. Mało. Tak, mamy warsztat tkacki i barwiarza, to teraz co? Słodownia będzie potrzebne, żeby jęczmień produkować. Tutaj mamy pole, tu mamy spichrz, więc słodownie dajmy gdzieś tutaj. Niech pracuje, tu będzie miała blisko te pola akurat, pszenicy, super. Barwiarski to tam zostaje jeden, natomiast tutaj dużo opału trzeba będzie, tak jest. Opału też na długo starczy, na 3 lata mamy prawie, na 2 lata przepraszam, zapasów, świetnie. Jak tam się w grodzisku sprawy mają, zwłaszcza z ukopywaniem ziemi, nie tylko. Świetnie. Oj, nie ulepszyłem do głębokiej kopalni, właśnie. Dopiero teraz będę mógł, bo tutaj nam złoże rozpada się pomału. Ulepszajcie, ulepszajcie. I to oba złoża. 50 zamożności potrzeba, dojdziemy do tego spokojnie. I handlem też dojdziemy zaraz. Na 2 miesiące tylko jedzenie mamy, uwaga, będę musiał tutaj zaszaleć za chwilę. Konika drugiego też nam dokupić. W sumie już teraz. I niech on z drogą handlową sprzedaje rudę żelaza. Oj, a żeśmy tego ukopali? 36. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie. Na konia wszystko poszło, dobra, damy radę. Grunt to jedzenie dostarczyć. Dacie radę? Mam nadzieję, bo z tym chlebem to tak średnio wam idzie, widzę. Mocno średnio, tylko na 2 miesiące mam żywności, hello. Bez jagód może być słabo, ale mam nadzieję, przeżyją. Poradzimy coś, nie? Rudy żelaza też tam raczej starczy. Myślę, że ona tam dociera już nawet częściowo. A to z ukopywaniem sobie świetnie radzą. Przyjrzyjmy się może tej robocie, bo nie widziałem jeszcze, jak oni to kopią. Bezpośredni nadzór pracy. Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Dobra, super. I ta jesień, coś pięknego, naprawdę. Samo to przechadzanie się po grze jest relaksujące, już nie wspominam o reszcie całej. Glina też zaraz będzie wydobywana, świetnie. 10 desek potrzeba. Działajcie panowie, zwłaszcza jeśli chodzi o żywność. Musimy to przetrwać jakoś, musimy. Po prostu. Czy ja mam dochody troszkę podbić? Spróbujmy, tu do 20%. Tu zostańmy, może zejdźmy do 20% też. Po co ich tak denerwować? Dobra, tkacz działa, widzę pomalutku. Teraz trzeba warsztaty jeszcze zbudować, bo gdzie oni mają tkać wszystko, jak nie tu? Tutaj już są marchewki, co prawda, więc trzeba przerobić. Nie, nie możemy, bo żywności zaczyna brakować. A tu mam parcelę drugiego poziomu, gdzie nic nie powstaje. No właśnie, tu dajmy warsztaty w takim razie. Pierwszy warsztat krawiecki. Tak jest. Drugi. Inny warsztat krawiecki. Trzeci warsztat karetniczy, jeżeli dam radę. Świetnie. Tak jest. Dziękuję. Tutaj jeszcze nic nie ma, to czas, żeby powstało wreszcie, bo zacznę jedzenia brakować. Tu jest marchewki, tu kurki będą w takim razie. Marchewki i kurki. Tradycyjnie już. Mam nadzieję, że zwierzątek dokupimy w międzyczasie. Dobra. Teraz tak, tutaj nic nie ma. No to jest domostwo drugiego poziomu, a chcę, żeby było. Piwo czas ważyć chyba, co?
Tylko, że tu nie chcę tawerny budować na razie. Ale będę musiał do trzeciego poziomu dojść, więc musi być tawerna. Złodu i tak nam na zapas starczy, myślę, spokojnie. Warsztat kowalski, narzędzi włóczni i broni ręcznej. No, przydałby się kowal, też w mieście, nie powiem. Ale kowal będzie ważniejszy w tam, więc tutaj zostajemy przy butach jeszcze. Warsztat stolarski, wytwarzanie części drewnianych i tarcz. Może niech z drewna już produkują coś, czemu nie? To się przyda do tarcz, prawda? To też się przyda w innym mieście niż tu. Dobra, przyspieszamy. Jak tam z pogłowiem stoimy, zwierzęcym? Owiec już jest 30, nadal jest tylko 8. Gdzie jest reszta owiec? Przywóz, przywóz, panie. Przywóz te owce. Bo z czego będziemy korzystać? Dobra, wreszcie jakaś rodzina się wprowadziła do pracy, bo było słabo przez chwilę. 47, jeszcze 3 budujemy, dobra. Spoko. Zawsze mogę rozbudować te osady, prawda? Nie widzę problemu. Zwłaszcza te, które już są częściowo rozbudowane. Tutaj warsztaty niech powstaną pierwiej, zanim ruszymy dalej. Wtedy przybudówki, jeżeli jeszcze nie stoją, możemy dostawić. Tu nie stoi na pewno, zaraz ją dostawimy, dobra. No, czy grodzic przetrwa zimę? O, to jest pytanie. 2 miesiące, zapasy na 2 miesiące mają. I tak jadą na te 2 miesiące już ileś czasu. Dajmy więcej ludzi do młyna i piekarni będzie marny. Coś czuję, jeżeli tego nie zrobię. 30 na 33, dobra, to jeszcze mogę jedną rodzinę rozdać do młyna. Chociaż w młynie to sobie radzą, to w piekarni. Słabiej im szło. Dajcie radę, proszę was bardzo. Więcej mąki. To by z tego chleb był. 68 zł, jest, możemy drugiego konia. Czy na konia zbierałem? Nie, nie zbierałem na konia. Na ogródki warzywne zbierałem. I nie tylko na ogródki warzywne. Tu musimy różnorodność żywności im zapewnić już na tym etapie. Dobra, niech ja się skupię. Na coś co zbierałem? Na muła pamiętam bardzo długo, ale w końcu zrezygnowałem z niego. Ale co muł, to muł. Dlatego zakupmy go i niech chodzą. A czemu nie? Teraz tak, ogródki tu mamy jakieś. Kurniczki też są, ale dalej trzeba iść. Z duchem czasu. Kurniczek, ogródek. I trzeba zarabiać pieniążki. Dobra. Rudę żelaza mam nadzieję przehandlują tu pomału. Jedna rodzina wystarczy do tego, nie potrzeba dwóch. 3 do 3, chleba i mąki. Teraz powinniśmy mieć moim zdaniem ziarna jeszcze jest. Jeszcze jest, więc działajcie. Na co czekacie? Spichlerz można przenieść, czy nie? Nie można niestety, trudno. No widzę, że kończy jedzenie. Staram się temu zapobiec, ale widzicie sami chyba, że się nie da. To będzie pierwszy pomór z głodu, jeżeli się nie uda. Zabezpieczałem ich jak mogłem, tak? Nie wiem, dlaczego nie chcieli współpracować. Tyle chleba im napiekłem, no. I zobaczcie, nie chcą piec. Nie chcą piec chleba. Ile mam żywności? 5 mięsa, 1 chleb, 3 jajka, 2 warzywa. Dobra, to mięso nas trzyma przy życiu, naprawdę. Jakby tu było głębokie źródło, jak my byśmy żyli, słuchajcie. Niech już ten styczeń przejdzie, żeby jagody się pojawiły, to przeżyją. Jak jagody przeżyją, to już wszystko przeżyją. Wtedy te piece postawimy. Dobra, chyba przeżyją. A może nie? Zobaczymy. Na włosie, na grubość włosa się trzymają po prostu, słuchajcie. 10 jedzenia. Uwaga, wytrzymają czy nie? Muszę zacząć sprowadzać jakieś jedzenie, bo to słabo wygląda. Dobra, 11 jedzenia. Czego tu sprowadzimy? Jabłek, miodu, jagód? Trudno powiedzieć czego w zasadzie. Chleba i igrzysk. Teraz się postaramy coś sprowadzić. Szkoda, że za to nie można kupować. Jedzonka. 14, dobra, rośnie jedzenie. Jest szansa, że przeżyją jakoś. Byle do lutego. Chlebki trzeba by im dostarczać. Nie, jakbyśmy piekli chlebki na miejscu, to by było kurde fajne. Jakbyśmy tu chlebki piekli w błonie. Jakoś przeżyli, dobra, więc jest szansa, że już w ogóle przeżyją. To nie przestaje mnie zadziwiać nadal. Okej, co możemy jeszcze tu ulepszyć? Tu mamy już parę chałupek drugiego poziomu. Nawet paręnaście. Tu mamy kurki. I tutaj można by ulepszyć jeszcze ze 2-3 miejscówki. Tak jest. Tu można by sprowadzić więcej ludzi zawsze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłem. Chyba nie. Może jeszcze 3 rodziny bym sprowadził, co? Tutaj jest, a jest tego. Dajmy ich więcej. Tutaj się zawsze przydają ręce do pracy. Zwłaszcza jeśli chodzi o owce i tak dalej. Będą potrzebne.
jedzenia zaczęło ubywać, ale nie martwcie się, poradzimy sobie z tym. Trochę złota przybyło za to. Niech oni tu działają, i tak nie mają nic innego do roboty. Więcej jedzenia damy za chwilę. Ziarna to chyba nie wywiozłem wszystkiego, co? Ze spichrza. Nie. Warzyw tu mamy od groma także, więc starczy tego doskonale. Ogródki powiększamy. Oni już co prawda na własny użytek zaczynają pomału robić, ale zaraz piece komunalne mam nadzieję wyposażyć. Jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. Gdzie to było teraz? Tutaj, piekarnictwo, dobra. Ale równie ważne jest sadownictwo w tej chwili i nie tylko. To też różnorodność żywności podniesie w regionie i dalibyśmy radę wtedy dużo więcej zyskać. Zaraz dwie rodziny się zwolnią, jeszcze nie zapominajmy. Chyba za dużo ich w końcu tej populacji sprowadziłem. I zaczniemy przymierać głodem. Powinienem gospodarstwa raczej postawić. Zwłaszcza, że one są wielkopowierzchniowe i tych warzyw trochę produkują. Nie tylko na własny użytek, ale im być może na targi starczało. A teraz będzie gorzej już tylko. Teraz może być gorzej i ciężej. Strasznie mało mięsa z tego naprawdę zdobywamy. Bardzo mało. Resztę przydzielimy do pól oczywiście, bo pszenicy im więcej tym lepiej. Tak samo lnu i całej reszty. Myślę, że teraz to już idzie pełną gębą produkcja. Tak jest. Tkanin i wszystkiego powinniśmy mieć od groma. Te tkaniny tu trafiają oczywiście i na bazar zapewne jako ubrania. To nam pozwoli w zasadzie do trzeciego poziomu się ulepszyć prawie. Tak jest, ubrań mamy już dwa rodzaje, a to tylko początek przecież. Co, tu nie wybrałem w końcu żadnego zakładu? Nie wybrałem, dobra, to może więcej ubrań? Wtedy? I gdzie to się biera specjalizacja w ogóle w tych ubraniach, bo przegapiłem to chyba. Patrz, to tutaj się produkuje, dobra. No to jeden niech robi co? Kaptury. Drugi niech robi przeszywanice, trzeci płaszcze, jeżeli może, nie? Jeżeli jest trzeci jakiś, to niech robi płaszcze i tyle. To gdzie on jest teraz, żebym to ja pamiętał? Dobra, przyspieszmy to. Tutaj będzie dopiero krawiecki, dobra, to fajnie, że pamiętałem. Płaszcze niech robi. Jeden buty tu miał robić też i gdzie on jest? Warsztat kaletnika, odezwij się. Na razie niech to zbudują, bo coś słabo im idzie. Na razie niech oni to zbudują, bo coś słabo im idzie. Krawiecki, gdzie? Gdzie konkretnie? Tutaj? Płaszcze, tak. A buty kto miał robić w końcu? A? Kto miał buty robić? No wytwarzajcie, mam nadzieję, że wystarczy. Na zaopatrzenie. Zaczyna nam jedzenia brakować, niestety. Więc i tu musimy z ziarna zacząć wytwarzać już. Pomalutku żywność. Trochę mało tego ziarna zostało, prawdę mówiąc. Wszystko na eksport dajemy, jak na razie. Darmo zjadą z grodziska. A oni przymierać głodem zaczną. Dawajcie to jagody, bo oni zaraz naprawdę z głodu zdechną. Czas tu jakieś mięso zacząć sprowadzać, czy cokolwiek, naprawdę. Mięso, warzywa, jagody, cokolwiek. Z jedzenia. Ile koni jest? Konie są dwa i dwa chyba kursują. Dobra, musimy kolejnego konia na dzień dobry sprowadzić i jedzenie zacząć sprowadzać. Mięso, miód? Chyba mięso. Czy jagody. Coś przywozić muszę. Może chleb? Po 14 zabochane, chyba coś żarty stoisz ze mnie. No dobra, dawaj te jagody, co zrobię innego? Pełny handel jagodami. No i nawet nie, przywóz jagód. Dopóki nie będzie 30, nawet z domu nie wychodź. W zasadzie 40, dzięki. Ojojoj, ciężko się robi, naprawdę, z tą rozbudową. Ciężko, ciężko, ale myślę, że dam radę jakoś. Parcele niech zamieszkują, tak jest. Zwłaszcza potrzebuję więcej wykwalifikowanych robotników. Potrzebny mi jeden kaletnik. Gdzie ja mogę posiąść takowego? To przeszywanice i płaszcze produkujemy tam, tak? Zgadza się? Tak, tu jest kaletnik. Dobra, on pracuje pełną parą. Świetnie. A tu? Kurnik i tak zostaje. Dobra.
Teraz tak, tutaj kurci drogę, musicie się rozwijać, bo marnie to widzę bez tego. Marchewki, to tu znowu kurki, to tu znowu marchewki i tu znowu kurki. Musi wystarczyć. Absolutnie musi. Dobra, żyto by się zdało, ale jeszcze nie ma możliwości posiadania go. Potrzebujemy 3 parcele trzeciego poziomu, czyli do tego karczma będzie potrzebna i ulepszony kościół. A żeby ulepszyć kościół, musimy wypalić dachówki z gliny. I jeszcze coś zrobić, prawda? Ale co to już nie wiem. Nie, tylko dachówki będą potrzebne. No, tylko, dobra. Niech będzie, że tu przy dole z gliną będą dachówki. Czemu nie? To i tak zakład do likwidacji później, prawda? Tymczasowy bardzo. Tutaj. Priorytet wysoki dajmy mu. Trzeba jakieś jedzenie zacząć wysyłać tam, bo grodzic upadnie w końcu, słuchajcie. Upadnie z głodu, dosłownie. Na razie na 2 miesiące mamy, ale... Jakoś nie wierzę, żeby się to udało załagodzić. Chleba przybyło, wreszcie. Wiatry się zmieniły. Dosłownie dla nas chyba. Mąki tu mamy pełno i tego chleba też zaczęli wreszcie trochę wytwarzać. Mam nadzieję, że mięsko też będą sprowadzać i nie tylko. I z tego jakoś pójdzie. I się wyżyje nawet. Kurczę, im te ogródki muszę porobić, bo inaczej nie dam rady, słuchajcie. Bo gdzie? Tu już wszystkie mają. Tu nie mają ogródków. Marchewki. To tu kurki. Marchewki. No właśnie, za co? Jak żyć, panie premierze, za co? Kurki, to tu marchewki znowu muszą wjechać, jak tylko będzie możliwość. Na razie nie mamy funduszy. Pracuję nad tym. Robić co tylko mam, żeby się żywności trochę zebrało, bo bez tego będzie lipa straszna. Straszna lipa. Czekam jak na zmiłowanie. Co z tego, że skóry i mąki mamy tyle, jak nie wyrabiam z chlebem po prostu. Czy ja to ziarno muszę przestać wysyłać, bo tam mi pomalutku zaczyna brakować troszkę. Żywności. Będzie trzeba handlować po prostu rudą żelaza bardziej. Tyle. Jest drobiny zrobiony. Świetnie. To od razu go zaprzęśmy do pracy. Proszę bardzo. Pracujcie. A poza tym co będzie potrzeba? Do ulepszania budynków? Karczmy. No właśnie. Wiedziałem coś z tych rzeczy. Ona słód to będzie miała. Jeżeli dałem jakiekolwiek nie dałem. Teraz dałem. Słód. I karczma. Gdzieś tu musi być przyrostała. Dobra, dajmy przy rynku. To jest dobre miejsce na karczmę, myślę. A nawet tu. O, świetnie. Przy kościele nie wypada, nie? Trochę. Może tu dajmy. Bliżej. Tak jakby rzeczywiście daleko od tego kościoła było. No, nie będzie daleko od tego i trudno. Tu będzie ok. Zacna lokalizacja. Zbudujcie ją i niech się wprowadzi jeszcze 2-3 rodziny. Przydałyby się teraz. Żywność się już poprawia, widzę. Świetnie. Bo całe ziarno idzie na eksport póki co. Musimy tyle go zrobić, żeby nie dało się tego przeżreć, dosłownie. Tak, żebyśmy lokalnie jeszcze wytwarzali chleb i nie tylko. Więc muszę tą przestrzeń na maksa całkiem wykorzystać po prostu. Jaką tylko mamy tu. Na kurniki i nie tylko. Jak 3 to 3. Musimy sprowadzić tę rodzinę. Uposażyć. I wtedy jakoś przeżywka będzie. Fajnie, że ta wieś dłuż ulicy się ciągnie. Podoba mi się to. Zostaniemy przy tym layoucie. Zdecydowanie. Karczma już powstaje. Super. Doskonale. Handel niech kwitnie też, bo bez niego będzie lipa. Moim zdaniem. Dojdźmy do najwyższego poziomu miasta w grze i wtedy zaatakujemy przeciwnika. Takie przyjmijmy założenia na serię, że dochodzimy do maksymalnego poziomu i kończymy tam. Dobra, do karczmy potrzebuję przydzielić kogoś, ale najpierw musi się tam ktoś wprowadzić, bo bez tego będzie lipa. I wtedy będziemy w stanie ulepszyć więcej budynków na trzeci poziom. Ile ich potrzebujemy na trzecim? 3. Niech się wprowadzą ludzie póki co. Dobra, zapasy nam rosną, cieszę się bardzo, o to chodziło. Tutaj będę w stanie, właśnie, co to było? Kurki, to tu dajmy warzywka i znowu kurki. Każdy na wagę złota tu jest. Każdy jeden człowiek. Naprawdę. Tu jeszcze ze 2 gospodarstwa da radę wcisnąć. Pytanie czy chcę, bo tu mam miejsce na pola też.
to nie jest za stromo, bo ostatnio była informacja, że stromo im było, a teraz już nie jest. No dobra. Jeszcze 4 gospodarstwa w takim razie. Poprosimy. Na tym się już jesteśmy w stanie utrzymać chyba. W miarę sensownie. Dobra, to błonie naprawdę zostało rozbudowane w tym odcinku. Grodis też zasługuje na to i zaraz będzie. Już z żywnością powinien być lepiej. I ma, dobra, zaczyna być dobrze. Z żywnością wreszcie. Możemy ten handel jagodami zaprzestać. Bo to drogo nas kosztuje bardzo. Zdecydowanie. Brak handlu. Sprzedawaj lepiej coś. Skóry właśnie, takie rzeczy. Rudy żelaza byś sprzedał, kurczę. Wywóz. 54 aż kosztuje. Musimy na razie sobie taką możliwość sprawić. Zioła, no właśnie. Fajnie jakby zbierali te zioła też. 25. Wszystko kosztuje, a my nie mamy środków. Dobra. Ale zaraz będziemy mieli, mam nadzieję. Podatki na tym poziomie zostają, bo całkiem sympatycznie nam idzie dzięki temu. Pieniążki same rosną. Będzie za co zaatakować wroga. Czy ja 10 wszędzie zniosłem? Super. Cieszę się. Tej mąki to nie przemielą i nie przejedzą po prostu. W piecu chlebowym. Dałoby się to wydajniej piec jeszcze oczywiście, gdybym miał te piece komunalne. I to fajnie było tutaj posiąść właśnie. Bo tutaj z tej mąki co zostaje by nam starczało na wyżywienie i na odłożenie jeszcze. A na razie muszę ziarno wozić tam całe. No nic, tak zrobimy. Teraz też ze zbiorów pójdzie tego trochę. Niestety, kolejne rodziny przypiszemy do pól dalszych. Brak przestrzeni na produkcję, a już nie ma miejsca w sensie, dobra. No przenoście do spichlerza w takim razie, co? To by się też jakiś spichler przydał w zasadzie, żeby tak daleko nie musieli chodzić. Ale nie będę już ich przenosił teraz w tej porze roku. Uratowaliśmy sytuację w grodzisku, to jest najważniejsze. Proszę państwa. I będziemy go mogli rozbudować dzięki temu. Ale na razie chcę tutaj jeszcze ogarnąć sytuację. Karczma, przypiszmy jedną rodzinkę. Niech zbierają słód i niech ważą piwo. Bo chyba już mamy taką możliwość. Jak karczma ruszy, to ulepszymy budynki wreszcie. I nowy poziom miejsca, miasta nabijemy. Błonie pierwsze awansują, no ale pierwsze były założone. Więc tak musi być, taka kolej rzeczy. A my zaczniemy tu co, pszczółki? Chyba tak, miodu będziemy wytwarzali. A jak nie miodu, to żyto właśnie, bo żyto też ma dobrą wydajność. Także żytem się zajmie, jabłka i żyto. Za 2 następne punkty. Mam nadzieję, że się uda dojść do tego etapu. Rozwoju miasta. Tego już nawet nie podnoszę, bo nie ma sensu. Podatki zostają na tym etapie, co są. Poziomie. Dachówki będą potrzebne właśnie. I jeszcze trzeba co? Jeszcze trzeba karczmę zaopatrzyć tak dobrze. Tak fest. Jedna rodzina wystarczy chyba, bez przesady. Piwa nikt nie waży, to z czego ja chcę to piwo mieć? Przecież tutaj trzeba warsztat piwowara, panie. A do tego trzeba mieć drugi poziom miasta, tak? No, drugi poziom parceli jest do tego potrzebny, więc brakuje domu zwyczajnie. Musimy to naprawić. Od razu. I to od razu. Im szybciej, tym lepiej. Dwa tutaj są tylko budynki. I dwa warsztaty. Piwowara tak przy tym nie bardzo. Nie bardzo to jest miejsce na to. Ale tu? Czemu nie już? Przy kościele już piwa też nie wypada ważyć, co? Tutaj przy karczmie prosto zróbmy, co nam stoi na przeszkodzie. Ze 2-3 damy i tyle. Dosłownie dwa warsztaty potrzebuję, żeby to były piwowarów. No właśnie. I tyle. A nawet jeden mi wystarczy. Jeden zróbmy już. Niech tu mieszkają. Kurczę, tylko jeden warsztat potrzebny. To nie jest dużo. Tak się nie da. Może inaczej, dobra. No, tam byś już warsztat zmieścił, co? Dobra, inaczej jeszcze to zróbmy. Gdzieś tu się musi zmieścić i tyle. Nie ma dyskusji w ogóle. Absolutnie nie ma. To nie warsztat w zasadzie byłby. Dobra, tu musimy dać w takim razie.
O, tutaj by dało radę. Dwa warsztatne, a mi jest tylko jeden potrzebny, dwóch nie potrzeba. Dobra, z możliwością rozbudowy, z której nie muszę przecież skorzystać, tak zróbmy. Niech będzie, że tu. Śmieszne to. Dobra, te dwa budynki pilnie proszę zbudować, żebyśmy piwo już mogli zacząć produkować. Trzeba ich ulepszyć oczywiście, zrobimy to, nie martwcie się. Tu jeszcze ewentualnie na jedno warsztat będzie miejsce. Żeby piwo zacząć wytwarzać. Mam nadzieję, że żywności starczy, ale coś tam się odkłada, więc chyba tak. Liczę, że tak. Zboże będą mucić pomalutku, myślę już. Zaraz te dwa zakłady też skasujemy, wreszcie, jak tylko się uda rozbudować. Lada moment, wierzę w to, że uda się do piwowarów rozbudować. Wtedy ulepszymy na kolejny poziom błonie. To też będzie spore osiągnięcie jak na jeden odcinek. A w drugim, w następnym odcinku zajmiemy się grodziskiem już tylko. Zdecydowanie. Tu też trzeba rozbudować, zwłaszcza, że mamy żywność. I trzeba zainwestować wreszcie to, właśnie to, co tak zarabiamy w pocie czoła. A propos zarobków. Ile ten szlak handlowy kosztuje żelazny, bo to jest główne źródło dochodów w tej chwili dla nas w zasadzie. 54. Czyli jeszcze trochę sobie pozbieramy. Tak, w przyszłym odcinku będziemy w stanie grodzic bardzo rozbudować, bo wszystkie zyski zaczną spływać nam do kieski. Tak, to od razu do drugiego poziomu. Tu też do drugiego poziomu. Dziękuję. Tu jeden ogródek damy, albo kurnik. Natomiast tutaj będzie piwowar zdecydowanie. A może dwóch piwowarów trzeba będzie, zobaczymy. Może jeden nie wystarczy w sumie. Słodownia niby tam pracuje, ale... To tak wiecie. Praca przejściowa. Jęczmień nam się posypał. Ale ugór będzie dwa razy realizowany. Myślę, że tutaj dadzą radę też. Owce też już powinny docierać pomału. Docierają czy nie docierają? Muszę chyba po dwie kupować dosłownie. To do 10 dojdźmy teraz owiec, a potem będziemy dalej działać. Przywóz, tak, tylko o przywóz mi chodzi. No jak tam idzie rozbudowa? Jakoś idzie, widzę. Cztery rodziny, świetnie. Będą miały zadanie za chwilę. Spokojnie, na razie jeszcze robota czeka. Poradzimy sobie spokojnie. Dobra, poszło. Teraz piwowar. Browar konkretnie i tu też. Super. Produkuj zatem. Czy już nie mam miejsca na to? Nie no, muszę mieć miejsce na pastwisku. 8 na 332 miejsca. Ja mam dopiero 8 owiec. Gdzie jest reszta owiec? To tak spytam. Kupuj. Owce. Nie mogę wydawać całej sumy i dlatego. Nie ma kto ich pilnować, rozumiem. Może teraz. Nie no, ma. Przecież tu są rozdani wszędzie ludzie. Tylko tu nikogo nie ma z nimi. O, jednak są, dobra. Pomyliłem się. Jednak tam są. Owiec brakuje po prostu. Może i sobie poradzę. Sprowadźmy więcej owieczek i będzie dobrze, ja myślę. Teraz już możemy chyba szlak handlowy zrobić, czy jeszcze nie? Tak, możemy. Wreszcie mogę żelazem zacząć handlować, słuchajcie. Jesteśmy w domu teraz. Udało się. Uff, wreszcie. Stówę zostaw i to wszystko. Resztę sprzedawaj, jak leci. Tak jest. I zarabię na tym krocie, naprawdę. Bo musimy rozbudować się i jedzenie tutaj wytwarzać wreszcie. Zostaw dosłownie 100 tej rudy, a nawet 50, też będę zadowolony. 50 rudy wystarczy. W sumie to i sztabkami mógłbym, właśnie, że sztabki żelazne o wiele drożej chodzą niż te. A ile kosztuje wytop tego? Że tak spytam. I spowolnię, rozgrywkę nieco. Ile wytop kosztuje sztabek? Wymaga, no właśnie, opału. Myślę, że będziemy spokojnie w stanie to przetworzyć.
niepotrzebnie, ale dobra, żelaza mam nieskończoną ilość, więc tutaj będę kopał ile zlezie. Właśnie, a propos kopania. Podobnie z gliną. Ale dymarka też jest ważna, więc zostaniemy przy tym. Okej. Okay. Teraz ten przetwarzanie tutaj bym gdzieś zrobił, właśnie. Przemysł żelazny obok tego, żeby było gdzie to przetwarzać jeszcze. Zbudujcie dymarkę i zacznijcie produkować już. A ja za te bogactwa zacznę tutaj wreszcie warsztaty tworzyć, nie tylko. I warzywniaki. Będzie trzeba wieś rozbudować po prostu, żeby więcej tego gromadzić, myślę. Tak jest, rozbudujmy wieś. Pod grodziską. A zaczniemy od tej strony może, co? Jeden za jeden? Czemu nie? Ale więcej tu mogłem dać, co? Zdecydowanie mogłem więcej zrobić. Na kurniki i nie tylko. Im więcej, tym lepiej w zasadzie te gospodarstwa niech mają. O, i super. To już coś znaczy. Budujcie. Tak jest. Rozbudujmy to. I w następnym odcinku już na grodzisku skupimy swoje wysiłki. Tu będziemy bardzo bogaci. Będziemy w stanie to w warzywka i nie tylko posażyć. Zwłaszcza żywności nam przybywa coraz bardziej. Młyn też zrobił swoją robotę. Chyba wszystko przekręcił, co tylko mógł. Każde ziarno, prawie każde. Ile chlebka tu trafiło, zobaczcie. Dobrze, to na 4 miesiące mamy zapasy z głowy. Jak tam z piwem? Jest już w karczmie? Leje się strumieniami? Chyba jeszcze nie. A dlaczego? Nie. Dobra, to do dymarki przejdźmy. Niech ona tu pracuje i zaczyna już produkować sztabki stalowe. Nawet dajmy dwie tutaj, jak najbardziej. Musisz pracować. Koniecznie. Ten opał też pozamienialiśmy, no właśnie, na węgiel drzewny, super. Dobra, na razie zamieniaj sztabki i będzie dobrze. Będzie dobrze. Jeden za jeden rób póki co, jak będzie więcej ludzi, to będzie więcej. Bo tu węgla bardziej potrzeba jak tego, muszą się wprowadzić kolejne rodziny. Doskonale. Wszystko nam zaczyna wychodzić wreszcie. Tutaj były kurki. To tu miały być warzywka, ale nie mamy na razie tego niestety. Bogactwa, bo nie wyjechała ruda żelaza jeszcze póki co. Tak mi się wydaje. A no nie, nie wyjechała jeszcze. Dopiero zostanie sprzedana za chwilę. Za dużo pieniążków mam nadzieję. Liczę na wpływy z tego tytułu. Tutaj zima przetrwamy bez obaw. Mamy dość... To opału brakuje jednak, no kto by pomyślał, że to opału może brakować. No dobra, to co? Mogę tylko zwiększyć produkcję węgla drzewnego, nic więcej. I połączyć to ewentualnie, żeby skrócić czas transportu. Nic więcej nie wymyślę w tej chwili. Skrócimy czas transportu nieco i tyle. Jeżeli to coś pomoże, to proszę bardzo. Jak tam z kłodami? Jest ok. Tam parcele parcelami, mi zależy na czym innym. 15, dobra, to możemy kolejny warzywniak postawić. Wszystko jest na wagę złota. Każda jedna decyzja, żeby przetrwać kolejną zimę i miesiąc. Może zimę przetrwamy. Tutaj jest ok, dołączają się kolejni. Cieszy mnie to bardzo, naprawdę. Zwłaszcza, że powinni już piwo produkować na tym etapie. Co my tu możemy? Może, kurczę, warzywka? No. Oczekuję, modli się. A na co oczekuję, przepraszam? Browary powinny już działać. Czemu nie działają? Nie rozumiem tego. Powinniśmy piwo już wytwarzać. Się powinno lać strumieniami. Zaopatrzenie karczmy. Poziom kościoła to wiem. Dobra, rozbudujemy jeszcze kościół w tym odcinku, zanim skończymy. Powinno to sprawnie pójść przy 5 rodzinach, które mamy na ten cel do przeznaczenia. Słodownia chyba działa, co? Czy nie wiem, problem jakiś jest? Słodownia działa, ma się jak bardzo ładnie, więc w czym jest problem? Moje pytanie brzmi. Jęczmień na słód powinniście zamieniać, a dalej? Potrzebuję piwa, no tak, staram się, żeby ono płynęło, ale na razie coś nie chcą go produkować, się okazuje. Czy tu nie ma dostępu drogi, czy o co chodzi? Bo nie bardzo rozumiem, czym jest problem.
Droga jest połączona przecież. Nie, nie, róbmy tak, bo to jeszcze spartoli mi całość. Może trzeba przenieść, zburzyć, nie wiem, rozbierzmy ją. Jeszcze jedną karczę muszę postawić, słuchajcie, bo tu się coś zawiesiło, autentycznie. Ona nie chce funkcjonować. Karczma. Karczma naprzeciwko tego, damy? Tu kościół jest rynek, nie wypada. Tam jest za daleko trochę do karczmy. Może tutaj jak stanie, to będzie wam lepiej, co? Będziecie szczęśliwszymi ludźmi? Ludźmi, przepraszam. Jeżeli tu będzie karczma. To bądźcie. Budujmy szybko i na tym skończymy odcinek. Mam nadzieję, że piwo wreszcie ruszy. Powinno. Browar, no ale coś nie pracuje ten browar. A słodu chyba ci nie brakuje, co? No chyba nie. Fajnie jakby ta karczma powstała. Już. Kościół już prawie gotowy, zobaczcie. To nam też zadowolenie podniesie i podatki. Murowany kościół za chwilę będzie gotowy. Karczma też już staje. Dobra, może teraz się uda coś... Dobra. O, poszli wreszcie po coś. Może teraz się ogarną. Po piwo czy po słód poszli? Pytanie. Poszli po słód jak miałem, tak? Do Spisza. No powiedzmy, że po słód. Kościół gotowy. Dziesięciny nie musimy zbierać póki co, więc nie ma sensu tego robić. Zaopatrzenie karczmy tylko brakuje. Dlaczego tego nie robimy? Butów już też nie ma gdzie produkować, słuchajcie. Dlaczego to nie produkuje? To mnie zastanawia. Może jakiś glitch malutki, może wczytam grę i wszystko ruszy. Tak trzeba zrobić, słuchajcie. A na razie skończymy odcinek. Jeszcze tylko miniaturka oczywiście. Znowu wybrukowanym, wymurowanym kościołem. Dobrodzieju. Proszę bardzo. Piękna miniaturka. Smaganego deszczem kościoła. Cyk. I tym miłym akcentem kończymy odcinek. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych z Manor Lords i nie tylko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.